aby być jednym z tych, którzy osiągają najlepsze wyniki w firmie, a być jednym z tych 15% najbardziej efektywnych pracowników, którzy no, w przypadku trudności firma rozstaje się z nimi najniechętniej, zawsze są do końca, zawsze na nich wiemy, że możemy liczyć. To są ludzie, którzy charakteryzują się kilkoma prostymi, którzy stosują kilka prostych strategii, kilka prostych technik, dzięki którym rzeczywiście są w tej grupie gwiazd w firmie w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Pierwszym jest inicjatywa, drugim jest networking. Networking, czyli budowanie sieci kontaktów i działanie w oparciu o sieć kontaktów, dzięki której jesteśmy w stanie realizować nasze zadania. Dlaczego to jest takie ważne? Żyjemy w cywilizacji wiedzy, w cywilizacji, gdzie ta wiedza zmienia się bardzo szybko. I wręcz nawet mówi się, że o ile 20-25 lat temu większość z nas miała 80% niezbędnej wiedzy do realizacji swoich zadań, to dzisiaj już na początku następnego stulecia ilość wiedzy niezbędnej do realizacji naszych zadań spadła do 20%. Z chwilą, kiedy dostajemy nowe zadania, okazuje się, że trzeba tą wiedzę skądś zdobyć. Oczywiście można pójść na kursy, można kupić książkę, ale wolimy zadzwonić, jak sobie żartobliwie czasami mówimy, do przyjaciela, do osoby, która w danym obszarze jest ekspertem i skorzystać z jej wiedzy. Miałem ostatnio taki przypadek, że zadzwonił do mnie prezes pewnej firmy, na której kiedyś kilka lat temu pracowałem i pamiętał o tym, że ja jestem osobą, która zajmowała się wtedy systemami wynagrodzeń i mówi do mnie, Grzegorz, słuchaj, ile ja powinienem płacić za takie na takim stanowisku pracy? Ja mówię, słuchaj, w tej chwili już nie wiem, wiedziałem kilka lat temu, ale są trzy grupy firm. Te są lokalne, te są międzynarodowe, te są światowe, to kosztuje tyle i tyle. Zadzwonił do mnie, wykonał prosty telefon, w ciągu minuty miał niezbędną informację, którą gdyby zlecił swojej asystentce, firma na tyle nie była duża, żeby mieć dyrektora personalnego, zlecił swojej asystentce, zajęłoby to pewnie pół dnia i nie wiadomo, jaki byłby rezultat. Także dzisiaj budowanie sieci kontaktów nie po to, żeby prawda, mieć kontakty z headhunterami, żeby świetnie się ulokować na następnej posadzie, tylko po to, żeby firma wiedziała, że może na mnie liczyć, że jestem osobą, której ludzie chętnie pomagają. To jest coś, co jest związane właśnie z networkingiem, z budową sieci kontaktów. W jaki sposób taką sieć kontaktów budować? Otóż tutaj obowiązuje zasada bardzo prosta. To jest zasada, na której oparta jest firma BNI, mianowicie Givers Gain. Dając, zyskujesz. Dawcy wygrywają, dawcy zwyciężają. Aby ktoś mi pomógł, najpierw dobrze samemu z czymś wyjść. Czyli jak to się mówi, jak mówią, wykop studnię, zanim będzie spełniony. Pomóż innym osiągnąć jego cele, pomóż innym zdobyciu pewnej informacji po to, żeby z chwilą, kiedy ty będziesz potrzebował, żeby to do siebie wróciło. I to jest bardzo prosta zasada, z której korzysta ludzkość i to się już dzieje od milionów lat. Pomagamy sobie wzajemnie, ale jeśli ktoś tylko jest biorcą, jeżeli ktoś tylko oczekuje, że inni będą mu dawali, no to szansa, że w odpowiednim momencie ktoś mu pomoże, jest niewielka. Drugą rzeczą związaną z networkingiem to jest posiadanie tej sieci stale zaktualizowanej. Dzisiaj na szczęście mamy internet, mamy różnego rodzaju narzędzia typu Golden Line, czyli LinkedIn, gdzie po zapisaniu się i zostawieniu swojego profilu zawodowego, swoich hobby, swoich pasji, przynależności do różnych stowarzyszeń, cała masa ludzi jest w stanie zobaczyć, co rzeczywiście aktualnie robię, czym się aktualnie zajmuję, w czym aktualnie jestem dobry i nie tracę kontaktu z ludźmi, z którymi miałem okazję raz, drugi, trzeci pracować. Dzięki temu jestem osobą stale dobrze poinformowaną i dzięki temu jestem jedną z osób, która pomaga firmie osiągać jej cele.